Czwarte, mamy wystarczającą ilość Polaków, bohaterów, żeby śpiewać o tym w hymnie. I teraz nie wiem, czy z przyjemności, bo się dobrze bawicie, czy teraz naprawdę do was dotarło, że dziecko, odkąd ma te 6-7 lat, coś powtarza. Zacząłem pisać książkę o moich przemyśleniach z tych 2 lat, które spędziłem na ulicy. I wyłuskałem 2 modele ludzi. Ssaki powtarzaki i ssaki wymyślaki. Na tym małym etapie, kiedy mamy ten metr wzrostu, jesteśmy siłą rzeczy ssakami powtarzakami. Ale potem warto tak sobie pomyśleć, co powtarzamy i czy to w ogóle ma sens. Dlatego ten projekt ustawy zakłada, że piosenka powinna bardziej obrazować stan codzienny. Piosenka powinna od razu zapadać w serce. I przede wszystkim to taka piosenka, którą łatwo powtórzyć, niemalże od razu. I to ta właśnie piosenka powinna być hymnem. Moi drodzy, posłuchajcie, tylko jest jedno ale. Gdyby jaśnie panującym nam był Aleksander, piosenka pewnie byłaby podpisana od ręki. A tak, chyba musimy poczekać.